Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Jeśli tego nie spóźnimy się z filmem, to dzisiaj mamy 31 października, czyli Halloween. No i uznałem, że fajnie byłoby z tej okazji zrobić jakiś odcinek, na no, że głównie gadamy o Gwiezdnych Wojnach, no to aż się prosi, żeby to właśnie im poświęcić ten materiał. I właśnie w kwestii Gwiezdnych Wojen i Halloween, to zacząłem się zastanawiać nad tym, czy w ogóle Halloween jest obchodzony w Gwiezdnych Wojnach, albo przynajmniej czy w tym uniwersum mamy święto, które będzie jego odpowiednikiem, tak jak mamy na przykład Dzień Życia, który jest odpowiednikiem Świąt Bożego Narodzenia, ale o tym opowiem wam kiedy indziej. I tak, święta, które będzie takim odpowiednikiem Halloween nie znalazłem, ale motyw Halloween, takiego jak jest stricte w naszym świecie, w kilku tworach gwiazdowojennych się przewija. I te właśnie twory, zarówno z Kanonu, jak i legend, w dzisiejszym odcinku zamierzam Wam przedstawić. Także bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Najpierw zacznijmy od Kanonu. Tu dzieje się wszystko za sprawą LEGO. Generalnie Lego jest takim idealnym tworem do tego, żeby właśnie takie lżejsze formy tworzyć. No po prostu one świetnie w tym LEGO się prezentują. I mam tutaj dwa twory. Po pierwsze seria shortów pod tytułem LEGO Gwiezdne Wojny baw się z nami. Jest ich kilkanaście i w każdym z nich dostajemy taką krótką, dwu, trzyminutową historię, może nawet i krótszą, bo chyba niektóre odcinki mają półtorej minuty. I wśród tych shortów znalazło się aż siedem odcinków, w których zawarty jest motyw Halloweenowy. A co tam się konkretnie dzieje? W pierwszym odcinku Asoka i Mały mają konkurs rzeźbiarski, kto wyrzeźbie lepszą dynię. W drugim odcinku Mando szukał gro i przypadkowo zamiast znaleźć Gogu na niszczycielu, to trafi nasz sztumowców, którzy świętowali Halloween i myśleli, że Mando chce od nich cukierki. No i tam całkiem ładnie się obłowił. Potem dostaliśmy do na jakimś południowym i nagle zejmili się Bad Batch i walczyli o to, żeby zabrać te dynie. nie wiem, tam chodziło coś o to, że chyba chcieli dać wieśniakom. Potem Mando i Boba rewajzowali ze sobą, kto lepiej udekoruje statek Boby, tak, żeby wyglądał strasznie. Finalnie żaden z nich nie wygrał, bo lepiej udekorowała Fenek Potem Grogu starszył Dina w tym warsztacie na tatuin tej kobiety, która pinowała grogu. Wybaczcie, nie pamiętam jej imienia. Potem Gideon ze szturmowcami gaj sobie w karty i nagle się wystraszyli, że ich statek jest nawiedzony, a to tylko Grogu już za za pomocą mocy. A na końcu wede opowiedział Papatinowi legendę o strasznym wiedźmie Mecithów z Mustafa. No, oczywiście, nie wiadomo w tej historii nie uwierzył, a jak się w nocy przez raz, no to wiadomo, że wystraszyli się wszystkiego, co tylko napotkali i najpierw wystraszyli się Robaka, potem szturmowców, którzy chcieli cukierki, potem Artur, który przewoł za ducha, no, a na końcu już tej faktycznej, prawdziwej wiedźmy. Ale oprócz tej serii shotów mamy jeszcze film. Film pod tytułem Lego Gwiezdne Wojny, przerażające historie. Jedanie po Weebie Beat wylądowali awaryjnie na Mustafa, a tam Wane czyli ten sługa Weydea t 1, opowiedział im trzy przerażające historie. Pierwsza była o tym, jak Benso poznał lecerzy Ren i razem z nimi sobie rozrabiał, a na końcu pokonał ich przywódcę i właśnie w ten sposób stał się Kaiokenem i przywódcą zakonu Ren. W drugiej Mał i Griver zwalczyli o zdobycie superpotężnego miecza, który był tak potężny, że kto go dzierżył popadał w obłęd. Finalnie po tam zaciętym pojedynku go Mał, na miecz się zepsuł, i jak Papatynir wam ten jest przekazać to papatinka za mu spadać. A trzecia, która jest moim zdaniem najciekawsza, jest o tym, że Ruk zdobył artefakt o nazwie Łapałkiego I ten artefakt spełniał życzenia. Wystarczyło trzymać tę łapę i wypowiedzieć życzenie. No i Ruk, jak wiadomo, chciał wyrywać się z tej planety, czyli Statuin. No i życzył sobie, żeby wyrywać się z tej planety. No i mu się udało. Udało mu się w końcu zacząć do Akademii Pojanej, tak jak zawsze marzył. Jednak niezbyt mu się widziało być się szturmowcem, więc zarzucił sobie, żeby być pilotem. No i pilotem faktycznie się stał. Potem było mu trochę nudno, więc chciał się wykazać i nagle latał wejdła przed zasadzką Eberiantów. No i wejdę w tego zauważyć wyczuł w nim moc i wziął go na ucznia. I tu najciekawsza rzecz, mianowicie potem Rook zaroszczył sobie, że chce być najsilniejszym pilotem w galaktyce i że chce zawalczyć Zebelią. I przez jego życzenie doszło do bitwy o Javin, w trakcie której Kenobi i Leia byli pilotami X-Wingów. Tylko, że mimo wszystko i tak Rook zniszczył znowu Gwiazdę Śmieci, tylko że tym razem przypadkiem, i będąc pilotem TIE no i faktycznie dzięki temu został najsilniejszym pilotem w galaktyce. Jeżeli chodzi o Kanon, to tyle, przejdźmy do legend. W legendach już akurat nie Lego, ale zaczniemy sobie od gry. Istniała jakaś taka gra pod tytułem Star Wars, Clone Wars Adventures. Była to gra MMORPG działająca od 2010 do 2014, no i po prostu chciałeś się jakąś postać i jak to w grach MMORPG chodziłeś, zdobywałeś poziom, walczyłeś sobie itd. itd. I ogólnie jak I tak patrzyłem na Gameplay, to całkiem nieźle taka wyglądała, więc za szkoda, że już jej nie ma. No i właśnie w tej grze w roku 2011 odbył się event halloweenowy, podczas którego można było zobaczyć wszelaki maści dekoracje halloweenowe. Na przykład świątynia Jedi na Colson Przeozdobiona w dynie, w których były wyte twarze separatystów, czyli Hrabiego Duku, generała Grievesa i Asosz Ventes, a do kompety, jako czwarta, była dynia z symbolem zakonu Jedi. Tak samo w oknach świątyni były zawieszone pojęczyny, a na nich spoczywał Grieves. No w sumie, Grieves do pająka to nawet trochę podobny. Oprócz tych dekoracji, różne postaci były poprzebiane w różne sposoby. Krony i rycerze Jedi na przykład mi założone maski postaci takich jak Padme, Grieves, Papatyn i Oda, a z takich, już nie konkretnych postaci, tylko bardziej gatunków, no to był też Hat, Gungan, Złoty Doid protokolany i niebieski Otolan. A tak poza, Maskami to Krony miały pomalowane pancerze na złoto, albo także wyglądały jak szkiety. Natomiast Jedi byli poprzebiani za piratów. I to nie koniec przebianek, bo jeszcze do gry wkraczają doidy. Doidy protokolane miały sztuczne imiona i udawały gryvesa, a automechy udawały duchy. Zatem mieliśmy już film, mieliśmy już serial i mieliśmy już G. No to jeszcze do dopełnienia brakuje komiksu. Tutaj na pomoc przychodzi seria komiksowa z lat 80. pod tytułem Iwox. Jak sama nazwa wskazuje, seria opowiadała o Ewokach i była, jak na tamte czasy, w stylu bajek z lat 80 chociaż mi ten styl troszeczkę wpada w anime. I na przestrzeni dwóch lat, od roku 1985 do 1987 powstało aż 15 zeszytów tej Sej, a potem zostało z nich wybranych 5 historii i zostały one wydane w takim zbiorczym wydaniu pod tytułem Iwox Annual w roku 1988. I właśnie w tym wydaniu zbiorczym pojawia się historia, o której Wam opowiem, czyli historia pod tytułem Chief, czy Dna. Tej historii Ewoki Halloween, które swoją drogą było inaczej napisane, bo między Ebył a apostrof, i w tym czasie na ich terenie pojawił się potwór znany jako Hanada, który wyglądał jak takie fioletowe yeti. I gdy Ewokie wpadły w tą pułapkę, czyli wakę z potworem, w ich wiosce zjawia się grupa dułoków, takich zielonych gnomów. Korzystając z okazji, ukradli z magazynu zapasy oraz porwali wodza o imieniu właśnie Chirpa. Zabawili go do swojego obozu i przywiązali do drzewa, a ten nagle zaczął krzyczeć w niebo głosy, przez co duokowie zaczęli się kłócić, no i dzięki temu iłoki znalazły ich obóz, uwolnili wodza, no i pokonali te gnomy. Historia nie jest jakaś super mega wciągająca, ale myślę, że dość ciekawy jest obrazek, który wam się teraz się na ekranie, czyli Ewoki przebrane za duchy. No moim zdaniem wygląda to fenomenalnie. No i to już są wszystkie twoje z motywem w gwiezdnych Wojnach, także w takim razie to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, czy wam się tych stoje podobały, czy nie, no po prostu stanę do komentarze są do Waszej dyspozycji. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!